Hej! W dzisiejszym włosmasie zapraszam Was na taki trochę prezentownik, moje propozycje prezentów dla włosomaniaczki lub włosomaniaka. Dzisiaj będzie tak trochę stacjonarnie, więc nie będę nigdzie latać z tym aparatem, także spokojnie możecie sobie usiąść, zrelaksować się i w sumie to pomyśleć o tym prezencie, jeżeli jeszcze go nie macie, bo jest taki ostatni dzwonek. A jeszcze tak Wam powiem, że u mnie do niedzieli jest mega promocja na rzeczy do kręconych włosów i całkiem sporo tych prezentów, które tu polecam, należy w jakiś sposób do tej kategorii, więc radzę sobie obczaić, bo takiej promocji nie było i myślę, że długo nie będzie, naprawdę ceny są o wiele niższe niż zazwyczaj i w ogóle większość z tych rzeczy, które tutaj wymieniam, jest przecenionych, jeżeli nawet też nie są u mnie. Na przykład pierwsza moja propozycja, czyli książka. Mam w tym zestawieniu dwie książki, które polecam. Pierwsza to jest książka o włosach, pielęgnacja włosów suchych, porowatych i zniszczonych, autorstwa Natalii Pawłowskiej, którą na pewno znacie bardziej, lepiej jako Blond Hair Care. Ta książka, raczej jeżeli już kogoś lepiej znacie i wiecie, że na przykład się też nie obrazi za to, że mu dajecie książkę do włosów zniszczonych, no nie? Albo no wie, że ma na przykład włosy wysokoporowate i że być może tam odnajdzie takie najbardziej trafne porady dla siebie, to bym wtedy nie ryzykowała, jeżeli wiecie, jest takie ryzyko, że możecie kogoś urazić, że to są, nie wiem, jakieś, nie, mikołajki też były, ale wiecie, jakaś taka wigilia klasowa, pracowa, ktoś to może odebrać jako pojazd, że ma zniszczone włosy, ale jeżeli kogoś lepiej znacie, czy jest to, nie wiem, wasza siostra, wasza mama, czy ktoś taki bliższy, to spokojnie, spokojnie możecie. Ta książka obecnie kosztuje 29 zł i myślę, że naprawdę jest to świetna cena za ponad 300 stron wiedzy o włosach. Są tam też podstawy, są też bardziej zaawansowane rzeczy, także z książek to, albo moja druga propozycja, czyli poradnik początkującej włosomaniaczki, pełen tytuł to Jak dbać o włosy, poradnik początkującej włosomaniaczki, Anna Kołomycew, no oczywiście znacie na pewno bardziej jako Anwen, także z Anwen oczywiście też był podcast, więc możecie sobie posłuchać, jeżeli kompletnie w ogóle nie wiecie, kto Anwen, chociaż wątpię, ale no tam myślę, że możecie złapać mniej więcej, jaki to jest typ osoby i jak fajnie metodycznie przedstawia całą włosową wiedzę, którą w tej książce oczywiście możecie przeczytać i ta książka będzie idealna dla takiego zupełnego nuba włosowego, który w ogóle nie ma pojęcia o pielęgnacji włosów, a na przykład już się wkręcił w jakąś tam ekopielęgnację, wiecie, że już na przykład na targi lubi chodzić, no taka osoba myślę, że z chęcią taką książkę sobie przeczyta i książka Anwen kosztuje 23 zł, więc to są naprawdę fajne takie budżetowe prezenty, no i książka to jest naprawdę zawsze dobra opcja na prezent, jeżeli tam nic innego nie możecie wymyślić, albo po prostu no nie chcecie komuś kupować kosmetyków, bo się boicie, że z nimi nie trafi. Kolejna propozycja jest też może taka nie dla każdego, bo jest to nowość od Anwen Shake Your Hair Nutri Cosmetic. Wiecie, to jest ta puszka, którą ja też mam, w której jest no po prostu proszek, który jest takim suplementem na porost włosów, można powiedzieć. Jeszcze ma tam białko. Jest to nowość i jeżeli ktoś na przykład jest takim hard włosomaniakiem, że naprawdę śledzi wszystko i jakimś cudem jeszcze nie ma tego produktu, to myślę, że się po prostu bardzo ucieszy, bo no ludzie uwielbiają nowości, lubią jak coś wyjdzie, to po prostu to kupić i sobie przetestować. Ja to całkowicie rozumiem, bo sama jak nie jestem suplementowa, to tutaj tego shake'a sobie robię. Naprawdę jest całkiem elegancki, jeśli chodzi o smak. Te pierwsze parę razy były takie przełomowe, musiałam się dopiero tak wsmakować i faktycznie smakuje jak taka oranżatka, ale wiecie, no to jest też tak zwany właśnie, to się nazywa Nutri Kosmetyk, więc też nie jest to prezent dla każdego. Raczej jak już taką osobę znacie i po prostu wiecie, że coś takiego tę osobę ucieszy, prawda? No i ewentualnie, prawda, też trochę wiecie, czy na przykład nie bierze jakichś tam silnych leków, czy czegoś, co by mogło jakoś wchodzić w interakcję. No i ten Nutri Kosmetyk Shake Your Hair od Anwen kosztuje 59,99, więc już troszeczkę drożej niż te książki. Teraz przechodzimy do kosmetyków. Kosmetyków sporo tutaj Wam wybrałam, ale raczej wybrałam Wam zestawy, wiecie, żeby się nie bawić w kompletowanie, to jest oczywiście też opcja, żeby skompletować na przykład zestaw dla wysokoporów, albo zestaw dla średnioporów, czy no po prostu zestaw na przykład dla początkującej włosomaniaczki, czy włosomaniaka, że kupujecie myjadło, odżywkę, serum, olej, cokolwiek, to jest pełna dowolność. Ale jeżeli chcecie pójść tak trochę na łatwiznę,
a w zasadzie bardzo fajnie, ja bym się nie obraziła za taki prezent, no wręcz przeciwnie, to pójdźcie w zestawy od Anwen. Zestaw odżywek pierwszy to jest do wysokiej porowatości i w tym do wysokiej porowatości mamy, czekajcie, orchidea proteinowa to jest, emolientowa róża i nawilżający bez. No czyli bardzo taki uniwersalny zestaw, powiedziałabym, bo i do wysokiej i średniaki też się ucieszą. No tylko dobrze, żeby osoba lubiła te zapachy kwiatowe, ogólnie lubiła zapachy kwiatowe, bo no anwenowe kosmetyki są po prostu mocno pachnące. Każdy zestaw kosztuje 49,99, czyli no 50 zł, krótko mówiąc, więc wybierzcie po prostu ten, który najbardziej tutaj odpowiada. Albo jak osoba lubi dany kwiat, to myślę, że też to będzie ważne kryterium. Kolejny zestaw od Anwen to jest do średniej porowatości i to jest proteinowa magnolia, emolientowy irys i znowu nawilżający bez, bo ten bez jest jakby uniwersalny, bo tam nie ma żadnych olejów, które by różnicowały do jakiej to porowatości. No i tutaj właśnie do średniej porowatości, jeżeli ktoś ma bardziej włosy takie na przykład jak ja, ta osoba, którą chcecie obdarować, to bardziej bym leciała w ten do średniej. No a jeżeli ma na przykład kręcone włosy, czy bardziej takie, wiecie, no puszyste, można powiedzieć, bo tam może wydobywa skręt, może nie, nigdy nie wiadomo, albo po prostu ma takie, no wysokoporowate, proste włosy, no to bym poleciała w ten do wysokiej. A jeżeli ktoś, no nie wiem, w sumie tutaj jest taki wegański zestaw do średniej porowatości, ja bym powiedziała, że ten będzie fajny może też do fal, tak sobie myślę, bo na przykład Maria z Falowelowe bardzo lubi zieloną herbatę, a ona tu jest właśnie ta proteinowa zielona herbata z proteinami roślinnymi, emolientowy irys i nawilżający bez. Także no takie macie trzy warianty tych zestawów za 50 zł, jak najbardziej fajny prezent. Kolejny mój pomysł to jest zestaw na bogato dla kręciołków. No i to jest zestaw Jessie Curl, ten Rich and Radiant Collection. I to jest zestaw w ogóle 6 produktów. I to 6 produktów, już sobie tutaj muszę odpalić kalkulator. Powiem Wam, że to się naprawdę opłaca, bo cena regularna tego zestawu to jest 300 zł. I za 300 zł ma... nie 30, 300, czekajcie, już oczywiście... Kalkulator jest trudne narzędzie, 300 na 6, tak muszę to policzyć na kalkulatorze, to jest 50 zł, czyli wychodzi po 50 zł za sztukę, gdzie normalnie sztuka Jessie Curla kosztuje 59, więc oszczędzacie 6 razy 9, no to już sobie tam policzcie ile to jest, ale trochę oszczędzacie w każdym razie, więc warto, opłaca się. No i jeszcze tak jak Wam mówiłam, ta promka, więc teraz w ogóle kosztuje 270, czyli 270 na 6, to wychodzi 45 za sztukę, no to jest naprawdę niezła okazja. I tutaj mamy tak, Jessie Curl odżywka do mycia bezzapachowa, taki kołosz, bo to jest w ogóle seria bezzapachowa, co powoduje, że jest to bardzo bezpieczny prezent, bo te zapachy z Jessie Curla są dość intensywne, zwłaszcza ten Island Fantasy, to jest taki owocek tropikalny, to drugie cytrus... i lawenda. Ja myślę, że jest taki bardziej, wiecie, przystępny. A ten bezzapachowy faktycznie ma taką nutę neutralną, w sensie tak mało pachnie. Trochę tam pachnie, ale mało. Więc najbardziej jest taki uniwersalny. Więc mamy kołosza. Mamy odżywkę taką ekstra nawilżającą. Ja bym powiedziała, że takiego trochę... tu jest napisane, że to jest nawilżająca odżywka, ale ja bym powiedziała, że to jest taki deep conditioner, że można sobie na długo to dać pod czepek na przykład co jakiś czas. Kolejny to jest też taki deep conditioning i czym one się różnią? Wiecie co, musiałabym sobie tutaj składy otworzyć. Na przykład ten deep conditioner... Okej, tu bardziej chyba chodzi o konsystencję, bo ta niby ekstra nawilżająca ma przykładowo hydrolizowaną mąkę owsianą, czyli jak lubicie owsiane roślinne proteiny, to spoko. No ale generalnie dwa produkty fajnie sobie przetestować, a inaczej jakbyście tak oddzielnie sobie kupowali i chcieli przetestować, no to wtedy jest trochę drogo jednak. Kolejny to jest ten Rocking Ringlets, stylizator podbijający skręt. To jest takie, jak wstrząśniecie, to bardzo słychać, że to lata w środku. Jest to bardzo wodniste, jest to taki BS, ale naprawdę, naprawdę lekki. Jak sobie porównacie z Confident Coilsem, który też tu jest w zestawie, to jest zdecydowanie bardziej wodniste, a Confident jest bardziej takim kremożelem. I pamiętajcie, że Jessie Curl zawsze wstrząsamy i że one mają bardzo taki dziwny kolor, taki brązowo-mętny. Wyglądają dość brzydko, jak się je wyciśnie, ale one tak mają i to jest jak najbardziej normalne. Więc Confident też jest. Confident dla niektórych to jest w ogóle hicior jako BS. No i ostatnie to jest spray
jakaś taka mgiełka reaktywująca skręt, jak najbardziej można sobie testować właśnie czy do reanimacji, czy też nawet jako BS można je trochę popsikać i sobie w ten sposób też ją sprawdzić. I tutaj właśnie no taki drogi prezent, najdroższy chyba tutaj praktycznie z tych, co wybrałam, bo no cena 300 zł za zestaw 6 sztuk, a w promocji 270, wtedy też na przykład u mnie wchodzi darmowa dostawa, więc no wtedy się bardzo opłaca, jak chcecie tak na bogato, to na spokojnie możecie w to zainwestować. Kolejny taki droższy kosmetyk to jakikolwiek w sumie kosmetyk z Diva Curl i tutaj ceny od 100 do 130 zł mniej więcej, teraz na promocji, w promocji to nawet jeszcze właśnie tutaj fajniejsze okazje są i jeżeli bym tak miała w ciemno polecać, to oczywiście coś, co już się wyprzedało, czyli Archangel, on jest taki najbardziej uniwersalny, najbardziej taki najsłynniejszy, ale widzę, że jeszcze tutaj przynajmniej na ten moment są dostępne ten Diva Curl jakiś Ultra Defining Gel, mocny gel i ten Light Defining Gel, czyli one się różnią czy zawartością protein, czy czymś tam, generalnie no jeden powinien być teoretycznie mocniejszy, jeśli chodzi o utrzymanie skrętu. I to są te kosmetyki, które są no, powszechnie uznawane za takie luksusowe, więc na prezent idealnie. I no nie każdy sobie sam z siebie kupi, wiadomo, bo no, to już jest wyższa półka cenowa. Trochę tak, jakbyśmy komuś perfumy kupowali, tylko bardziej funkcjonalne. Jak ktoś jest wkręcony w pielęgnację i ma loczki, no to na pewno się ucieszy. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz i nie tylko dla kręconych, to szczotka Denman, wiecie? Szczotka Denman tutaj od 50 do 80 zł i wy możecie wybrać jaką chcecie, bo z Denmana są bardzo fajne paddle brushe, bardzo leciutkie, ja mam i sobie chwalę, zdecydowanie bardzo fajna sprawa, są na przykład afropiki, które też są takie bardzo porządne i też wielu osobom się sprawdzają w różnych kolorach, są takie bardzo miękkie szczotki, to się nazywa Tangle Tamer, nie wiem, cokolwiek to robi, takie są, one są bardzo miękkie, mam wrażenie, po prostu w sensie nie mam wrażenia, bo je dotykałam, ale są takie trochę jak wet brusha, coś w tym stylu. Jest jeszcze tam właśnie Tangle Tamer Gentle, czyli jeszcze taka super łagodna, super mięciuśka wersja. Kolejna rzecz to oczywiście są standardowe szczotki do stylizacji. Po prostu popatrzcie sobie, tylko uważajcie, bo jak jest taka szczotka mała, to ona jest naprawdę mała, jest taka mała, o. I po prostu, żeby ktoś nie kupił i się tam nie zdziwił, że taka mała szczotka mu przyszła, bo to są małe szczotki. Są też breloczki, nie aż taka mała, ale jest ona mała. Takie zwykłe, typu jakieś właśnie Classic czy coś, to są normalnie no, wielkości po prostu szczotki. Denman oczywiście najbardziej się przyda ten taki, no na przykład na tej czerwonej poduszeczce, ten taki najbardziej charakterystyczny kręciołką, ale tak jak mówię, no są też paddle brushe i ja bardzo, bardzo polecam, bo są to super jakości szczotki. Kolejny pomysł to teraz już taki mniej kosmetyczny, mniej nawet, no bardziej akcesoria to już są, tak jak szczotka to też takie bardziej akcesoria. To są gumki do włosów. Wiecie, mnóstwo jest do wyboru, ale ja oczywiście Wam polecę gumki Rozkosz, czyli te, które są less waste, więc właśnie to jest świetny prezent, jak ktoś bardziej w te klimaty idzie, bo każda jest wyjątkowa, każda jest z innego skrawka materiału, one są właśnie szyte ze skrawków materiału, dodatkowo te gumki są przepięknie pakowane, więc to już jest prezent gotowy praktycznie. Cenowo około 40 zł, więc też myślę, że bardzo przystępnie. Do tego jest naprawdę pięknie to jest opakowane, jest w ogóle metka z nasionkami, jest takie drewniane jakby mikro takie logo, jest ono przesłodkie, przepiękne, estetycznie wykonane, no widać, że serce w tym też jest, więc no jak dacie taki prezent, to też będzie widać, że no to jest prezent taki od serca, no a dodatkowo właśnie jeżeli osoba jest less zero waste, to myślę, że traficie po prostu w dziesiątkę z tym prezentem. Teraz takie bardziej już abstrakcyjne prezenty, jak ja to nazywam. Abstrakcyjny prezent numer jeden to masaż skóry głowy. Nie wiem, czy pomyślicie kiedykolwiek o czymś takim, ale moim zdaniem to jest genialny prezent i dla mnie to by był najlepszy prezent z tej całej listy. Powiem szczerze, najlepszy. Szczególnie właśnie, jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, ma dużo pracy, ma dużo stresów, czy ma jakieś egzaminy w szkole, czy ma właśnie jakąś tam stresującą szkołę, czy pracę, czy cokolwiek, to wtedy taki masaż skóry głowy, masaż głowy wtedy wpisujcie w wyszukiwarkę, bo konkretnego Wam nie polecę, bo właśnie nie mam za bardzo doświadczeń z tym sama,
Ale wiem, że ja bym się mega ucieszyła, jakby mi ktoś coś takiego sprezentował. Patrzyłam tylko na cenę, mniej więcej 120-150 zł. No i możecie coś takiego kupić i po prostu odebrać, na przykład na miejscu dadzą Wam w ładnej kopercie taki bon voucher i wtedy jest to świetne. I też takie, wiecie, właśnie, że to jest nie tylko prezent, ale też, że ta osoba faktycznie może się zrelaksować i to jest takie trochę wspomnienie, doświadczenie, więc zostaje też na pewno na długo w pamięci takie coś. No i ostatnie, to też tak, no, idąc trochę za tym tropem, bon na jakiś zabieg fryzjerski. No i tutaj mówię o czymś takim typu, jakiś botoks na włosy typu, jakieś tam joyko, te takie, wiecie, rytuał, czy jak tam oni to nazywają. Coś takiego, może by się Wam udało na przykład na termokat jakiś bon. Ja bym się też mega ucieszyła z takiego czegoś, bo to by mnie też zmusiło, żeby iść podciąć końcówki. Wiecie, o co chodzi. No, co jakiś czas te końcówki trzeba podciąć, więc to myślę, że nie jest taki prezent, że ktoś może pomyśleć, o, to ta osoba chce mi tutaj zasugerować, że ma zniszczone. No raczej nie pomyśli tak. No, jedyne co do przy tej książce bym mogła mieć taką trochę obawę. No, ale to myślę, że też zależy właśnie od Waszych relacji z tą osobą, stopnia bliskości. Ale na zabieg fryzjerski czy na podcinkę, jeżeli można kupić bon, no to jestem jak najbardziej za. No tylko właśnie jakaś ładna kopertka i będzie wszystko super. Zawsze możecie połączyć prezenty, na przykład kupić sobie, tej osobie tę gumkę, taką ręcznie robioną, na przykład z rozkoszy i wrzucić tam dodatkowo właśnie bon, czy na masaż, czy na fryzjera. No myślę, że nikt nie pogardzi takim zestawem. Także to była moja lista prezentów. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, który prezent Wam się najbardziej podobał. Który prezent Wy byście najbardziej chcieli dostać? No i życzę Wam, żebyście go dostali, bo może ktoś o Was myśli i może obejrzy ten film i sobie pomyśli, o, tej osobie idealnie by się przydał taki masaż głowy, więc no, jakby mi ktoś chciał kupić, to też może spokojnie. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego Włosmasa. Zapraszam na kolejny, czy to Włosmas, czy to normalny filmik, bo powiem Wam, że naprawdę nie wiem, który film kolejny wejdzie, czy jakiś kolejny Włosmas też w międzyczasie nagram, ale no wiecie jak to jest. Generalnie filmy będą urodzaj, tutaj filmów ci nam dostatek. Także dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć!